Uroczystość, którą dzisiaj obchodzimy, w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, to jedno z najstarszych świąt maryjnych, sięgające V wieku w Palestynie, potem w Galii, w VII wieku, w VIII wieku w Rzymie. I tak to święto od V wieku rozpowszechnia się przez cały Kościół. A w końcu jest dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny w 1950 roku. Ten dogmat jakby o wniebowzięciu Matki Bożej, tego to wydarzenia nie mamy w Biblii opisanego, potwierdza piękną tradycję Kościoła, tradycję ojców, którzy od początku wierzyli, że ciało Maryi nie może podlegać rozkładowi, tak jak każdego człowieka grzesznego, ponieważ Maryja była poczęta bez grzechu. Grzech powoduje rozkład ciała. Natomiast Maryja była poczęta bez grzechu. Jej ciało było wolne od grzechu i te zgnilizny, rozkładu. Nie wiemy, czy umarła, czy zasnęła. Na pewno grób jej, kiedy przyszli apostołowie, jak mówi tradycja, był pusty. W grobie były kwiaty. Ciała Maryi nie było. Nie wiemy, co się stało, jak to się stało. To nie jest takie ważne. Ważne jest, że Maryja pokazuje nam dzisiaj drogę do nieba. Pokazuje nam, że nasza droga ma swój cel, ma swój sens. Tym celem i sensem naszego życia jest niebo, Królestwo Niebieskie, do którego wszyscy dążymy. A niebem jest relacja osobowa z Bogiem. Niebem jest pewien stan, kiedy człowiek doświadcza bliskości Boga, Jego miłości. Niebem jest relacja osoby Boga i osoby człowieka. Ich wzajemna miłość, szacunek, bliskość, obecność. Maryja nam pokazuje ten bardzo ważny wymiar naszego życia, że wszystko, cokolwiek czynimy w życiu, jest pod kątem nieba, pod kątem tego celu. A tego dzisiejsza uroczystość zobowiązuje nas do życia bardziej radykalnego według Ewangelii Chrystusa. Dlatego, że niebo jest otwarte dla sprawiedliwych, dla tych, którzy żyją zgodnie ze Słowem Bożym, którzy czytają i wcielają w życie Słowo Boga, Pismo Święte, którzy mają czas na modlitwę, na medytację Słowa Bożego, mają czas na adorację Najświętszego Sakramentu, na robienie rachunku sumienia wieczorem przed snem, aby rozliczyć się z Bogiem z każdego dnia i podziękować Bogu za Jego obecność w naszym życiu, za Jego właśnie błogosławieństwo tego dnia, za Jego dary. Otóż nasze życie zmierza ku temu celowi i musi być przesiąknięte Bogiem i Jego miłością. Wtedy osiągnie swój cel. Dlatego ta dzisiejsza uroczystość ma trzy wymiary. Wymiar religijny, wymiar ludowy i wymiar patriotyczny. Zacznijmy od wymiaru religijnego. Możemy powiedzieć, że dzisiejsza uroczystość jest małą paschą, dlatego że Maryja jako pierwsza po zmartwychwstaniu Chrystusa idzie do nieba. Nikt wcześniej przed Maryją nie poszedł do nieba. Maryja jest pierwszą z racji tego, że była poczęta bez grzechu, idzie do nieba, do swojego Syna, do całej Trójcy Świętej, która ją tam oczekuje. Czyli dzisiejsza uroczystość jest, możemy powiedzieć, takim wejściem w Paschę Chrystusa, jest kontynuacją Paschy Chrystusa. Maryja jest na przedłużeniu Jego śmierci, zmartwychwstania, zesłania Ducha Świętego. To, co się dzieje z Maryją, jest owocem działania całej Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. To nikt inny, jak właśnie cała Trójca Święta uczestniczy w przejściu Maryi z ziemi do nieba. Jest to rzeczywiście wymiar tego, co się dokona również w naszym życiu, kiedy będziemy wierni Chrystusowi do końca naszego życia, kiedy w naszym ziemskim życiu będziemy mieli codziennie czas dla Boga, aby właśnie na modlitwę, na rachunek sumienia, na czytanie Pisma Świętego, na adorację Najświętszego Sakramentu, na życie sakramentalne, spowiedź Komunii Świętą, na życie z Bogiem, kiedy będziemy żyli
rzeczywiście Słowem Bożym na co dzień. Będziemy to Słowo Boże wcielać w życie. Możemy być spokojni, że kiedyś też spotkamy się razem w niebie. Że jest to droga prosto zmierzająca do nieba. Od nas zależy. My dokonujemy wyboru. Już tu i teraz na ziemi, w jakim kierunku idziemy. Czy na błogosławieństwo, czy na zmartwychwstanie żywych, czy też właśnie potępienie umarłych. Dlatego też ten dzisiejszy wymiar religijny jest najważniejszy. On przypomina nam o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem, nad śmiercią, nad szatanem, który odniosła również Maryja w dzisiejszą uroczystość i którą również dzieli się z nami. Ta uroczystość jest zaproszeniem dla Ciebie, drogi bracie i siostro, dla każdego z nas, abyśmy wstąpili na tą drogę. Drogę maryjnego zwycięstwa nad grzechem, słabością, śmiercią, szatanem. Jesteśmy wszyscy zaproszeni, aby iść tą samą drogą do nieba, byśmy nie skręcali w boki, szukając jakiejś marności tego świata, iluzji tego świata, czy magii tego świata, który nas odciąga od właściwego celu, od sensu naszego życia. Drugi wymiar dzisiejszej uroczystości to wymiar ludowy. Na koniec tej mszy świętej będziemy święcić pierwsze owoce, kwiaty, zioła, trawy, tych właśnie zbiorów, które dokonały się tego lata. Już kończy się właśnie żniwa, zbiór pierwszych owoców. I to święto ludowe pięknie podkreśla, że wszystkie pierwociny przynosimy, jak kiedyś Izraelici, do świątyni, do Boga, aby to ofiarować Bogu. Pierwsze kwiaty, pierwsze owoce naszych właśnie działek, pól, ogrodów, aby oddać to Bogu, który jest dawcą życia, który to wszystko błogosławi, który to wszystko to stworzył. I tak jak kiedyś Izraelici przynosili najpiękniejsze, najlepsze, pierwsze płody ziemi, tak my dzisiaj przynosimy w ten dzisiejszy dzień, w niebowzięcia Matki Bożej, pierwsze płody naszych pól, lasów, ogrodów, działek, aby podzielić się z Bogiem, by Bogu podziękować, bo jest to dzisiejsza uroczystość uroczystością dziękczynienia. Dziękczynienia i wdzięczności Bogu. Dziękczynienie, które składa Maryja, które składa Kościół i składa każdy z nas w trzech wymiarach. Maryjnym, kościelnym i naszym osobistym. Jest to wdzięczność potrójna. Matka Boża dziękuje za dar wybrania, niepokalanego poczęcia, jej właśnie szczególną rolę, którą wypełniła w tym dziele właśnie odkupienia ludzkości. Kościół dziękuje za sakramenty święte. Kościół dziękuje, że dzisiaj zbiera nas wokół swego stołu, ołtarza eucharystycznego, że posługuje sakramentami świętymi. Kościół dziękuje za obecność Maryi jako Matki Kościoła. Ale również my dziękujemy za naszą Matkę, która pokazuje nam cel, jakim jest Królestwo Niebieskie. Matka zawsze idzie pierwsza przed dziećmi, pokazując drogę. Nasza Matka Maryja pokazała nam drogę do Królestwa Niebieskiego. I ten wymiar ludowy jest ważny, bo pokazuje nam, że najpiękniejszym kwiatem, jak mówiłem na początku, najpiękniejszym owocem całej historii zbawienia jest właśnie Matka Boża. Owoc niewinny, czysty, niepokalany. Najpiękniejszy kwiat, jaki zrodził się na ziemi, najpiękniejszy owoc, jaki zrodziła ludzkość, to Maryja, który posłużył w ważnym dziele naszego odkupienia. Jezus Chrystus w końcu narodził się pod sercem Maryi. To Maryja go poczęła, wydała na świat, o niego się troszczyła przez 30 lat w Nazarecie. I zaniepokojona zawsze była z nim i towarzyszyła mu. Zamiast właśnie siedzieć w Nazarecie, w swoim domku, często towarzyszyła Jezusowi w jego wyprawach, w jego nauczaniu, w jego publicznej działalności. Pamiętamy, jak przyszła do Kany Galilejskiej, jak była uczestnikiem pierwszego znaku, kiedy Jezus przemienia wodę w wino. Pamiętamy, jak przyszła wtedy, kiedy nauczał, kiedy niektórzy z rodziny myśleli, że odszedł od zmysłów, kiedy Jezus powiedział, że kim jest moja matka, którzy są moi bracia i siostry. Moją matką, moimi braćmi, siostrami są ci, którzy słuchają Słowo Boże i wypełniają je. Maryja zrozumiała, że to jest jego rodzina duchowa, czyli my, każdy z nas. I Maryja w końcu poszła tą drogą, ostatnią drogą do krzyża.
kiedy współcierpiała. Zobaczmy tą scenę pod krzyżem, kiedy Maryja stoi bezsilna, bezradna wobec śmierci swego syna na Golgocie, kiedy jej syn na jej oczach umiera, oddaje życie za całą ludzkość. Była z nim do końca. Nie musiała sprawdzać, czy zmartwychwstał. Nie było przy grobie potem Maryi, bo wiedziała, co miało nastąpić po śmierci Chrystusa, że miał na trzeci dzień zmartwychwstać. I to święto dzisiejsze ma wymiar trzeci, patriotyczny, cud nad Wisłą, kiedy Matka Boża właśnie zatrzymała bolszewicką nawałę i rzeczywiście zaczęło się coś niebywałego od 15 sierpnia w walce właśnie Polski z bolszewikami, że od tego dnia nawała bolszewicka odstąpiła, że inaczej potoczyły się właśnie losy Bitwy Warszawskiej, że w dziejach Polski zawsze jest obecna, zawsze wspiera, zawsze pomaga, orędzie za nami, zawsze możemy na nią liczyć, ma ten wymiar patriotyczny obecności Marii w dziejach naszego narodu, nieustannie w dziejach również naszej historii. Możemy powiedzieć, że ta dzisiejsza uroczystość ma jeszcze czwarty wymiar. Tym czwartym wymiarem jest nasza historia życia, Twoja i moja, każdego z nas. Ten czwarty wymiar jest najbardziej osobisty, to jest wymiar Twój i mój. Maria jest obecna w naszym życiu, w naszej historii życia. Ciągle nam towarzyszy, idzie obok nas, idzie z nami, pokazując nam, którymi drogami mamy iść, a zamyka te furtki, przez które nie możemy wchodzić, bo są to furtki życia grzesznego. Maria nam pokazuje, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz. Pokazuje nam jedyną drogę do swego Syna. I mówimy, że Maria jest najpewniejszą drogą do Jezusa Chrystusa. Jezus jest jedynym pośrednikiem, rzeczywiście między Bogiem a człowiekiem, ale Maria orędzie za nami, stawia się za nami, podpowiada nam, co mamy czynić, jak mamy postąpić, jaką mamy podjąć decyzję czy wybór w życiu, kiedy wahamy się, nie wiemy. Duch Święty objawia nam przez Marię, bo Maria jest oblubienicą Ducha Świętego, ta, która nam w życiu zawsze nieustannie towarzyszy i będzie towarzyszyć do końca. Mimo naszych grzechów, mimo naszych słabości, mimo że doświadczamy różnej choroby, cierpienia, krzyża, Maria jest zawsze z nami, nieustannie, nigdy nie odstępuje, a zawsze walczy o nas do końca. A szatan się bardzo boi Maryi i Maria naprawdę jest wielką orędowniczką w walce z szatanem, z pokusami. Egzorcyści, którzy odprawiają egzorcyzmy nad opętanymi, zawsze powtarzają, szatan się wścieka, kiedy się wymawia jej imię niepokalana, czy wymawia się modlitwę Zdrowaś Maryjo, to szatan się wścieka. Demon szaleje, kiedy słyszy jej imię. Zwróćcie uwagę, że demon nigdy nie mówi jej imienia, nie mówi niepokalana czy Maryja, mówi ona, ta wstrętna kobieta. Tak mówi demon przez opętanych, nigdy nie wypowiadając jej imienia, bo się boi, bo jest pełen lęku. I egzorcyzmy są bardzo skuteczne, kiedy są właśnie odprawiane wraz z Maryją, kiedy towarzyszy tym egzorcyzmom modlitwa do Maryi, różaniec pod Twoją obronę, czy Zdrowaś Maryjo, są bardzo skuteczne. Maria zawsze jest tą, która przegania szatana z właśnie ludzi opętanych, zniewolonych, w jakiś sposób uzależnionych od różnych grzechów. Szukajmy u niej pomocy, prośmy jej pomocy, niech zawsze się wstawia za nami i nam w życiu towarzyszy do nieba, byśmy się tam wszyscy razem spotkali. Amen.